Siemano, witam Was Benchart w kolejnym odcinku serii Gramy dalej w Half-Life 2, epizod pierwszy i ostatnio. Gordon i Alex wychodzą z budynku, do którego udało im się dostać ostatnio po zaciętych walkach, ale tylko po to, żeby toczyć kolejne zacięte boje. Na swojej drodze spotykają przerośniętą mamusię szarańczy, z którą Gordon rozprawia się w jedyny słuszny sposób. Dalszą drogę umilają im żołnierze kombinatu, którzy za wszelką cenę oraz wszelkimi możliwymi sposobami starają się ich zatrzymać i unieszkodliwić. W końcu nasi bohaterowie spotykają członków ruchu oporu oraz samego Barneya, który wręcza Gordonowi jego najlepszego przyjaciela w walce, czyli Wom, oraz wskazuje dalszą drogę ucieczki przez szpital. W szpitalu, masa zombiaków, jadowitych headcrabów, żołnierzy, dla każdego coś miłego. Niemniej jednak nasza dwójka dostaje się w końcu na dach, gdzie Gordon rozprawia się z latającym dziadostwem wroga, po czym na spokojnie udaje się wraz z Alex w dalszą drogę. No dobra, taki żarcik, wiadomo, że spokojnie nie jest, przecież to jest Half-Life, a więc w dalszej części szpitala witają nas ponownie zombie, headcraby, żołnierze, pułapki, zagadki, z których jedna daje Gordonowi szczególnie popalić. 3 albo 4... Albo i nawet 8 zejść Gordona z tego świata później, jednak udaje się ją rozpykać. No i nasza dwójka leci dalej z pukawkami przygotowanymi na kolejne zastępy przeciwników. Ale że wszystko co dobre ma swój koniec, a więc nasza dwójka koniec końców wydostaje się na świeże powietrze. A więc przyszedł czas, żebyśmy wspólnie zaczerpnęli tego świeżego powietrza. Przyda się, bo za chwilę będzie znowu kolejna zadyma. Gotowi? No więc zaczynajmy. No dobra, to lecimy z tematem. Tutaj to już będzie chyba końcówka, bo czeka nas ostatnia misja. No właśnie, spotykamy Barneya po raz kolejny. Tu pozbieram sobie. Generalnie, o co chodzi? Będę musiał uratować kilku cywili. Przetransportować ich w bezpieczne miejsce. A więc lecimy. Dobra. Początek będzie prosty. Idziemy sobie śmiało. Pełno rakiet mam. No generalnie gdzieś tutaj. Musimy ich przetransportować. Bardzo prosta rzecz. Tędy? No, mogłem iść w sumie dołem. W sumie powinienem iść dołem. Chodźcie tędy wszyscy, chodźcie śmiało, chodźcie. Chodźcie na dół. No to jest właśnie problem. Z nimi, nie? Pięknie, Alex sobie poradzi. Jej nie muszę pomagać. Teraz tutaj. I tutaj. Tak jest. No chociaż dołem też można było przejść. Nieważne. Tak, Alex zajmie działko. A ja ich odprowadzam w bezpieczne miejsce. Czyli gdzieś tutaj. Tak jest, tutaj. Ale teraz zacznie się już akcja. Strzelba, idziemy. Gdzie jesteś latający? Dobra, nie ma. A jak jest, to Alex się nim zajmie. Także taki problem to nie problem. Idziemy. No, jakiś zabłąkany. Huh. Gdzie są? Tu jesteś. Precz. O. Dobra, jest. Idziemy dalej. Okay, run this group of citizens over to the train. Thank you.
Idziemy. Dobra, jest. Trochę tutaj będzie, prawda, takich akcji, gdzie będę milczał. Jak zawsze zresztą. No. I idziemy. Dwójka. No dobra. Chodźcie, chodźcie, panowie. I panie w sumie też. Pakujemy się. Takich fal, które będę musiał przeprowadzić, będzie... cztery? Czy coś takiego? Pakować się. Jeden. I drugi. Alex już działa oczywiście. Albo to z drugiej strony w sumie to. Czy coś? To coś było? Nie. No idę, idę. Ło, dwóch za jednym razem chyba. Chyba nie przeżył, dobra. To idziemy dalej. Dobra, ta fala załatwiona. Biorę, biorę. Precz. Kietki i idziemy. No, bardzo proste. Akurat to było proste. Się zadyma zrobiła. O co tu chodzi? Myślę sobie, że będą wyłazić teraz. Tak jest właśnie. Przeładuj to, pięknie. Zwłoki, ale nic tu nie ma. O, zejdźcie, zejdźcie. Śmiało, wszyscy tutaj, do mnie. Chyba jeszcze jeden jest, okej. No to idziemy. Hurry up, people, szybko. Pakujcie się. Dwóch. Trzech. Jeszcze jeden. Aha, no dobra. To lecę z powrotem. Zrobię sobie save'a. Tak jest. Dobry pomysł w sumie. Tak jest, Alex się cieszy. Nie dziwię się. Lecimy dalej. Tu się nie da wejść chyba. No nie da się, no nie da. Co? Taki cwaniak z ciebie? Był, w sumie. A może, może bazuka? Nigdy nie wiadomo. Dobra, nieważne.
Ile tego? Dobra, zniszczony. Uff. Chyba wszyscy. Uch, to była akcja. Tego nie pamiętałem. No, dobra. Chciałem mu poprawić bazuki. Nie, tu nic nie ma. Uj. Chyba trupy. Idziemy dalej. Pięknie. Całkiem dobrze mi idzie, przyznam się szczerze. Ach tak. Tam taka akcja to nie akcja. Teraz muszę górą iść, nie? Chodźcie tędy. Uch, udało się. Mi się ładnie oczka świecą na czerwono. Amunicji jest mało. No dobra, shotgun. Trudno. Lecimy. Szlak. Idziemy. Nie mam już tego. Nie mam już tej, no, osłony. Pakujcie się. O je, pięknie. Lecimy chyba po raz ostatni teraz już. Wspomnienie. Bardzo dobrze. Amunicja. Nie ma. No to proszę. Idziemy tutaj. Coś tu nie wyszło. Ktoś tu... Znowu. Chodź. Pięknie. Takie coś to ja lubię. Sami wychodzą pod lufy. Ej, przydałaby się. Nic tu nie ma. Dobra, trudno. Jest ma kusza. Pięknie. No i dobra, chyba załatwione. No to lecimy. Szybko uciekamy. Tam to jest nieważne. To wszystko jest nieważne. Przeładowujemy pięknie i biegniemy dalej.
No, w sumie wyszło całkiem dobrze. Ten odcinek będzie krótszy. Na szczęście. Pakujemy się. Uciekamy. Wszyscy. Zakończona sukcesem misja ewakuacyjna. No, zamknięte. No i dobra. I co? Zaliczone. Tak. Idziemy, idziemy. Nie inaczej. Słabizna, dobra. Niech będzie strzelba. No nie ma problemu. Nie ma, nie będzie spokojnie. I teraz będzie akcja. To nie będzie krótka misja. Teraz będzie rozprawa. Rozprawa z jednym tym, jak on ma Strider. Dobry moment, żeby sobie zapisać grę. Tak jest. Za chwilę Alex nas opuści. No. No właśnie, coś takiego się stanie. I ja muszę teraz gdzieś uciekać, tylko gdzie? Już wiem gdzie. Tu. No gdzie idziesz? Co za gość. Teraz gdzieś tu muszę jeszcze generalnie dostać na samą górę. No to było super. No nie, miałem przeskoczyć to, ale jaja. Teraz tu. Amunicja, to nie można. Tu mam pełne. Nie. Spieszam, Gordon. To nieźła przeprawa jest. Thank you.
Ale jaja. To tak, tu mam iść. Patrzcie, ale wycedziłem. Pięknie to zrobiłem. Mistrzostwo świata. Bo nie mogę przez nie przebiegać, nie? Szlak by cię trafił. No. Teraz jest mój. Ale musiałem zginąć i się zamotać, oczywiście, nie? Pełny. No dobra, jak pełny, to pełny. W końcu się uda. No dobra, wchodzimy na windę. Wchodzimy do pociągu. I jedziemy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o epizod pierwszy. Widoki będą też niezłe. Udało nam się, właśnie. Ucieczka z City 17. No, udało się. Tak jest, tu coś nas jeszcze pogoni, ale nie wyjdzie. Właśnie. No i uciekamy. A to, co się zaraz stanie? No właśnie. No i teraz będzie jazda, bez trzymanki. No tak. To wszystko ucieka stamtąd, nie? Bo za chwilę się stanie. No się stanie. No i mamy bramę wjazdową. Otóż to właśnie. Piękna akcja. I co dalej? A dalej już nic.
a dalej już nic. I tak właśnie wygląda końcówka epizodu pierwszego. Nie był długi, ale oczywiście ja gram jak gram. Także był dosyć długi, na parę odcinków. Ten powinien być krótszy, jest krótszy, widzę, także spoko. No i to już mogę powiedzieć, no epizod pierwszy zakończony. Teraz przydałoby się zająć epizodem drugim. Co oczywiście też będę robił w swoim czasie. Ale to w swoim czasie, zobaczymy. Epizod drugi jest lepszy. Chyba dłuższy, ale nie jestem pewien. W każdym razie jest lepszy. Także no, zobaczymy, jak to będzie szło dalej. No, a w tym odcinku to mam tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Spęczar, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.